dobry w sobotę. Cześć, cześć. Co to za całusy? Do widzów. Do widzów. Zjem sobie gumę. Tak, Laura ma mambę i siedzimy się nudzimy. Jest sobota 10 rano. Ja już wszystko zrobiłam. Rosół mi się gotuje. Ile mam tych gum? Rosół mi się gotuje, jajka ugotowałam, bo będę robiła pastę jajeczną, bo mamy tyle jajek, że miałam w zeszłym tygodniu robić, nie zrobiłam. 6 mam. 6, tak, ale to 6 nie zjesz, tylko wiesz, jedną, góra dwie. Będę robiła pastę jajeczną, tu sobie jajka ugotowałam i rosół gotuję, bo wczoraj w piątek to miałam amok sprzątania, słuchajcie, i nie ugotowałam nic kompletnie na sobotę, więc z rana wstałam i gotuję rosół. Zrobię... Ej, Kiciuś! Weź go z was z tego stołu. Robię, słuchajcie, rosół. I na drugie będę robiła chyba takie placuszki, co kiedyś Tomi robił. Ale nie wiem, czy mi się uda, czy zdążę po prostu, bo dzisiaj mamy taki dzień wariata. I jak wam mówiłam, że siedzę i się... Poczekaj. Że siedzę i się nudzę, to się nudzę właśnie i jeszcze muszę sobie odkurzyć dzisiaj, bo wczoraj odkurzałam, co prawda, ale się wszystko tak naniosło, że to jest niekończąca się historia z tym sprzątaniem. Ja sobie tylko muszę właśnie odkurzyć, bo jak nie odkurzę, to dostanę szału, a jutro jest niedziela, to jutro nie będę odkurzać. Ale nie mogę odkurzyć i właśnie mówię, że siedzę i się nudzę, bo nie mam światła. Ale dlatego, że przyjechał do nas elektryk i podłączają ten kabel. Tak, w sobotę. On w sobotę, przecież w sobotę normalny dzień pracy, on normalnie pracuje. A że Paweł właśnie w sobotę więcej może zrobić niż w tygodniu, no to wypadło na sobotę. Już przyszedł. Co chcesz? Chodź. No chodź, pokaż się tu. Chodź, Puszek, no chodź. To jest Puszek. O, i on tak co? On tak... Z tym kotem to ja się mam, no, śliczne, moje śliczne. No i powiem wam, że, aha, do tego przyszedłeś, zostaw to. I podłączają ten kabel i powiedział, że no, te 2 godziny będę miała, będę bez prądu. Więc przyszedł następny. Nie widzicie go, o. Słucham pana. Salas? To jest Szarasek chyba. Szarasek. A już sama nie wiem. A i że 2 godziny będę gdzieś bez prądu. Proszę te koty. Puszek. 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 2 godziny będę bez prądu, bo... Idź. Bo tam, w tamtym głównym... przy tym słupie tam rozłączył, nim ten kabel... przywiozą tutaj, nim go rozłożą, nim podłączą. To tak 2 godziny powiedział. No i wszystko zrobiłam, nie zdążyłam odkurzyć. Najwyżej sobie odkurzę później. I jeszcze my czekamy na kierownika budowy, bo też ma przyjechać. I czekamy, nie wiem, które będzie. I tak, no i co? I wczoraj nie nagrywałam, bo miałam amok właśnie sprzątania. Cały dzień sprzątałam, umyłam sobie w końcu te okno balkonowe. Laura była, o właśnie, Laura była w przedszkolu i była na wycieczce. Opowiedz widzom, gdzie byłaś na wycieczce? Za tym samym celu. Bo mieli jechać do teatru i do... Łazienek i do Łazienek Królewskich, ale do Łazienek Królewskich nie pojechali. W ostatniej chwili odwołane, bo miał przyjechać prezydent Stanów Zjednoczonych. I ulice mogą być zakorkowane i odwołali Łazienki Królewskie. Za to pojechali do zoo, do tego samego, co my byliśmy w lato, no do warszawskiego zoo. I potem poszli sobie do teatru. I jak było w teatrze, o czym była bajka? Czy były bajka, przedstawienie? Ostateczne śmierdzące. Naprawdę? O śmierdzącej skarpetce i podobało ci się? Popowiedz widzom. Podobało ci się? Tak? Tak. Fajnie było. Tak, do tego teatru właśnie jeżdżą często na te przedstawienia i mam w ogóle wodę, nie wiem, czy wam pokazywałam, czy nie. Stuk, puk wodą. I co?
I co? I wczoraj nie nagrywałam, mówiłam to czy nie? Nie wiem. Jak to wypiję ci całą wodę? No to wypij, pij, pij. Nie wiem, czy mówiłam, wczoraj nie nagrywałam, bo miałam ten amok sprzątania i tak jakoś się zeszło. I teraz właśnie też nie wiem, czy w ogóle będę też codziennie nagrywać, słuchajcie, czy nie, nie co dwa dni. Albo co trzy. Bo na podwórku, wiecie, zaczyna się no ta praca i te warzywa w polu, ale to w polu to jeszcze, bo to w czerwcu będę wysadzać. Jakoś w czerwcu chyba. Chociaż niektóre, nie wiem, muszę pomyśleć. Nie to, że będę miała, nie będę miała, no bo czasu to będę miała, zawsze mogę, wiecie, stanąć i do Was pogadać. Ale czy Wy macie czas teraz na oglądanie tych vlogów? Też macie pracę pewnie w ogrodach u siebie i tak dalej. I czy Wy macie czas na oglądanie? No nie wiem, właśnie sama. Czy właśnie nie będę, nie, czy właśnie nie wiem, czy nie będę nie nagrywać codziennie? Nie nagrywać codziennie? Nie wiem, czy będę codziennie nagrywać. No tak to chciałam powiedzieć. No, to właśnie to nie wiem. Ale tu nie otwieraj wszystkich. No po co wszystkie? No jedno. No poczekaj. No i słuchajcie, Boże, nie wiem co mówiłam już. A co? No co mówiłam. I Laura jeszcze miała, bo tutaj jedna osoba się zapytała, bo ja zapomniałam powiedzieć. W ostatnim vlogu co Laura miała występ i Wam mówiłam, że miała powiedzieć wierszyk. I właśnie tutaj się jedna osoba zapytała, bo ja zapomniałam powiedzieć, czy Laura powiedziała ten wierszyk, więc Laura nie powiedziała tego wierszyka. Bo nie. Nie chciała i nie powiedziała. O, i tak. I na dworzu jest ciepło, bo jest chyba ze 12 stopni, ale wieje wiatr. I tak wieje wiatr, niesamowicie, że szkoda gadać, Wam powiem. Już mi tutaj ta folia lata i tam, nie, mam nadzieję, że dalej się to nie porwie, a już zresztą nawet już mi nie zależy. Bo w sumie mogłam ją zabezpieczyć, ale wiecie, zawsze coś, no w tygodniu to się nic nie zrobi, przynajmniej ja z Pawłem, tylko nam zostaje sobota, niedziela, żeby on mi tutaj coś zrobił, no bo w tygodniu pracuję. O, nie widzicie, o, wchodzi po ścianie normalnie, nie widzicie, bo tam okno jest. Biały taki, biały. Chodź tutaj, białasku. To jest Sara? To jest białasek. No i ten... I co ma być, to będzie, słuchajcie. Najwyżej sobie na szklarnię na podwórku postawię i dla siebie tylko i tyle. I tak, chciałabym wyjść na dwór, no coś na tym dworzu porobić, no. A nie siedzieć teraz tak bezczynnie i czekać, aż ten prąd mi włączą. Ale wieje, jest ciepło, ale wieje. Dobrze, że nie mam liści do grabienia, bo by mi to wszystko zwiewało, ale coś tam pójdę, słuchajcie, sobie porobię. Idziemy na dwór? Nie, dlaczego? Co będziesz w domu siedzieć? Jest 10, więc jeszcze jest wcześniej, z godzinkę jeszcze sobie tutaj się pokręcę i pójdę na dwór i zobaczymy, co tam dzisiaj wykombinuję. Słuchajcie, dalej. Patrzcie. Widzicie? On tak cały czas ze mną, on wszędzie. On wszędzie, obok mnie, tak? Mam 6 znowu. I tak mnie pilnuje. I jak pójdę zmywać albo coś w kuchni robić, na parapecie, słuchajcie, usiądzie i tak siedzi na parapecie. Znowu mam 6. No wszędzie, w każdym jest 6. Tak? Tak. No to jest mój puszek. Mój A pulno. Ja mam szaraska. A Laury to jest szarasek. O, ten, co siedzi teraz tutaj. O, chodź. Widzicie? O, dom wariatów. Dobra. To ja idę jeszcze sobie pochowam naczynia. Te, co już mi obeschły po zmywaniu. I co? I lody, wczoraj lody kupiłam. I tiramisu. I Laura teraz mi cały czas miauczy, żeby dać jej loda. A ja powiedziałam, że lody będą po obiedzie. Jak zeszła dnie rosół. O, makaron sobie jeszcze ugotuję właśnie do rosołu. Co chcesz, malinki? A ja mam. I ugotuję właśnie jeszcze sobie makaron przed wyjściem. O, widzicie, przypomniało mi się. I kupiłam te lody i powiedziałam, że jak zjesz ładnie rosół, no to będą lody, ale po obiedzie. I tak od rana mi o tych lodach i lodach. Tak? Lody dla ochłody. Sezon lodów mamy otwarty. No. Otwieramy sezon lodowy. My lubimy lody, nie? Lubimy lody. Do tego kawka, słuchajcie.
A ja lubię sobie do kawki takiego loda wrzucić i to taka pianka się fajnie robi. Pycha. Dobra, o, cwaniaczki siedzą. Widzicie, cwaniaczków. Pieszczochy na brzeg. Dobra, idę coś porobić. Co żeś zrobiła? Co żeś zrobiła? Siad. Ja się ciebie pytam, co zrobiłaś? No, ładnie to tak? Zobaczcie, poplątała. Cały sznurek pogryzła. Odejdź ode mnie. On był wzdłuż stamtąd, pociągnięty tutaj. I tutaj na rolka taka leżała. Resztki rolki. Wszystko rozciągnęła. Zobaczcie. Czekajcie, stanę sobie dalej. Widzicie? Sonia, twoje szkody są. Wszystko rozciągnęła. On był na tej desce tak zawinięty w koło. I słupu się porobiły. Nie, on jeszcze był w tym. W rolce tak zwinięty. W rolce. W rolce. Dobra, był w rolce faktycznie. I ona tą rolkę rozgryzła. Wszystko, słupy się porobiły. Ja teraz to przyszłam to słupy rozwiązać i na tą deskę nawinąć. Bo było, wiecie, od skrzynki tutaj do domu było do płota naciągnięte było, żeby równo kopać do tego kabla. Wszystko, zobaczcie. Jezu Boże, no mówię wam. I tutaj już przy płocie przekopane, wszystko tu już zakopane i tutaj kabel, widzicie. I poleciała już. Już jej nie ma. O, tam jest. Widzicie ją? Tam. O. No. I teraz przyszłam, to mówię, muszę to zwinąć, te słupy porobić. I w ogóle wam powiem, że padał deszcz przez dwie godziny. I chłodno się zrobiło. Ja sobie założyłam taką cieńszą czapkę, ale jest mi zimno, nie wzięłam statywu oczywiście. I zimno się zrobiło, powiem wam, jest nieprzyjemnie. Więc zwijam to. Laura lata. Jeździ z Pawłem na ciągniku, tam na drugim polu zakopują ten dół po tym kablu, co tam stamtąd wyciągnęli. Zakopują ciągnikiem, zasypują po prostu tą dziurę. O i tak, a ja się biorę za ten sznurek. Sama robota, Sonia dała nam robotę po prostu. Jako tako to zwinęłam, jakoś mi się tam udało. Sonia w środku pola. Oj, łapy będzie miała niezłe. Paweł sobie, nie wiem co on robi w sumie. Grabi! Bo już trawa zaczyna wyrastać, nie wiem co on robi, chyba grabi ciągnikiem czy coś, nie wiem. Jezu, te indyki to mnie normalnie, słuchajcie, przy życiu trzymają. Cały czas się drą. Oh. Czy wy już możecie... Możecie przestać już? Piękny jesteś! Piękny! No tak, no, przyszłam do was. O Jezu, Boże. Cały czas tak. O, no, ojej. Poszłam, a ty tak piejesz. Upominasz się? No to proszę. No, zapiej. No, pijesz czy nie pijesz? Nie ma wyjścia. Zaraz Melka wam wodę przyniesie. O, wszystko wylewacie, ja nie wiem. Takie niedobre jesteście. One chcą wyjść, wiecie? Zobaczcie. Chcą wyjść, ja ich nie puszczę. Dzisiaj siedzicie. I powiem wam, że sobota zleciała. Chłodno się naprawdę zrobiło, chłodno. To znaczy chłodno. No chłodno jest, wiecie, tak nieprzyjemnie. Wiaterek widzicie, trochę wieje, ale już wieje mniej niż rano. I co? Już. No co? Bo będę tak. O! Brudne ręce, bo się bawisz. No. O, no jak ja poszłam, to pieję. Co za. Co ja chciałam powiedzieć? Nie wiem, co, słuchajcie. Żegnamy się?
Tak, właśnie chcę się... Koty w oknie. Właśnie przyszłam, żeby się chyba pożegnać już w sumie. Powiedz jak będę się żegnać. W sumie nie wiem, ile tego vloga dzisiaj jest, bo nawet nie sprawdzałam. Trochę nudny ten vlog. Sonia! Ale powiem wam, że jak ten deszcz zaczął padać, to była godzina tak 12? 11-12, to już mówię, tam już nic się dzisiaj nie wydarzy. Oni tutaj ten kabel ciągną i tak dalej. I już pewnie na dwór nawet się nie wyjdzie, bo to wiecie, w deszcz. Potem się trochę rozpogodziło. Ale, ale właśnie jest chłodno. I to taka nie jest pogoda, ani na robotę, ani na nic innego. Chociaż ja sobie trochę porobiłam, wiecie, godzinkę na świeżym powietrzu, to nikogo nie zbawi. Zaczynamy jutro, jutro jest niedziela, zobaczymy co będziemy robić jutro, w sumie nie wiem. Nie wiem. Już sobie nic nie planuję, bo wiecie jak jest, to sobie nic nie planuję. I dziewczyny latają, grają w piłkę, a Sonia im nie da, piłkę im cały czas zabiera i nie da im się pobawić. Sonia, chodź tutaj, chodź tutaj. Weź jeden kosz. Chodź tutaj, ona ma takie ADHD. Ona jest okropna. No. Dobra, żegnam się, chodź Laura. Nie będę tutaj wam, wiecie, na sucho, na pusto. O, nawijać. Dziękujemy za oglądanie. O, bo wieje wiaterek. Wieje wiaterek, to nie wiem, czy będzie cokolwiek słychać. Dziękujemy, do zobaczenia, do następnego vloga. I pozdrawiam was serdecznie. Pa! Zobacz, co koty robią. Siedzą mi na... nie na tym. Muszę iść koty popędzić, bo mi zwalą moje grządki. W balkonie mam grządki. Dobra, do zobaczenia, do jutra. Do jutra, nie wiem, czy... Laura! Nie wiem, czy do jutra, bo nie obiecuję. Nie, naprawdę nie obiecuję tych codziennych vlogów, bo... bo nie chcę, żebyście siedzieli i czekali po prostu, bo to nie wiadomo nigdy, co będzie. Do zobaczenia, do następnego. Pa!